Realizacja tego projektu trwała w Suwalskim Szpitalu i Lecznicy w Olicie aż 2 lata. Po gruntownej modernizacji tutejszej stacji dializ oraz oddziału nefrologicznego medycy stanowiący ich personel przeszli szereg szkoleń, które stały się również platformą wymiany doświadczeń pomiędzy litewskimi i polskimi specjalistami z zakresu nefrologii i dializowania chorych obciążonych najcięższymi dysfunkcjami nerek. Za szczególnie cenną uznać można wymianę spostrzeżeń, doświadczeń i stosowanych rozwiązań w zakresie opieki i leczenia pacjentów nefrologicznych podczas pandemii COVID-19. Dializy bowiem nie można odsunąć na późniejszy termin, ponieważ zagrażałoby to życiu pacjenta. Ostatni okres realizacji projektu to czas doposażania tych 2 komórek. Został zakupiony sprzęt, aparatura medyczna, która również poprawiła standard leczenia, ale również i dostępność dla naszych pacjentów. Tutaj mówimy o zakupie lasera holmowego, mówimy o zakupie nowych stacji dializacyjnych, nowych foteli, aparatury do badań ultrasonograficznych, nowe kardiomonitory, także wiele, wiele również specjalistycznego sprzętu. Medycy z obu placówek zostali przeszkoleni w zakresie stosowania jednego z najnowocześniejszych narzędzi medycznych, lasera holmowego, pozwalającego między innymi bezboleśnie, szybko i precyzyjnie kruszyć kamienie nerkowe, operować łagodne przerosty prostaty czy powierzchowne nowotwory pęcherza moczowego. Były także zaawansowane kursy ultrasonograficznych technik obrazowania w chorobach nefrologicznych, które odbywały się pod okiem doświadczonych wykładowców. Suwalski Szpital ma już za sobą pierwsze dializy pacjentów z pozostałego obszaru realizacji świadczenia. Dzięki projektowi około 20 osób podróżujących po Suwalszczyźnie mogło wykonać u nas potrzebną dializę. Na stałe stacja dializ w Suwałkach ma pod opieką średnio około 100 pacjentów. Głównym założeniem było stworzenie, wykazanie możliwości dla pacjentów hospitalizowanych, dializowanych, możliwości ich przemieszczania się i korzystania z całej infrastruktury turystycznej w innych krajach. I tutaj to wykazaliśmy, ci pacjenci zostali przekonani, że mogą podróżować, mogą zwiedzać świat, jednocześnie mogą korzystać z dializ w innych ośrodkach w Unii Europejskiej. Szpital na realizację modernizacji szkoleń i zakupy sprzętowe wydał ponad 460 tysięcy euro, z czego blisko 400 tysięcy pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.